Wiesz co, Krzysiu, idziemy, bo ja dostanę tych gości, wiesz? A dynie już są takie piękne, mi dojrzały. Zobaczymy, która będzie dobra się nadawała na zupę, wiesz? No bo to dynia, a po kurpsiosku jak? A po kurpsiosku to malon. Zobacz, Ale jaka. powiedz mi, po czym ty poznajesz, że ona taka ładna, O, trudna, kochana, dojrzała? te to są takie żółte, a dojrzałe to musi być takie aż pomarańcz. Pomarańcz i to tak. Jak tak popukam, o, słyszysz? To ona już tam pestki ma ładnie wydojrzałe. Jeszcze się przewalę. O. Ta trochę za mała, bo tych gości trochę będzie. O. Wiesz co, Krysia, ta chyba będzie dobra. Zobacz, jaka pomarańczowa. Ale Patrz. ładna. Widzisz? O. To co, bierzemy to? No to bierzemy. Bierzemy to. Zobacz, tak. Takie to jest kobzieta. I teraz tak, zobacz. Słyszysz? Słychać. O. I taka pomarańczowa, ona powinna być dojrzała. Kiedyś to gotowali głównie marchew, tam sabela, groch, buraki, a teraz... A teraz gotują melona, to znaczy dynia, a po kurpsiosku malon. Malon. A żeby go ugotować, to musimy zobaczyć, czy on dojrzał, prawda? To rozkroimy. Rozkroję. O, chyba dobry. Zobaczymy w środku. Jaki on będzie ładny. Ten malon. Będzie żółciutki, to będzie i zdrowy. Jak myślisz, Krzysiu? Dojrzały. Pestki. Złociuchny. I co? Będziemy gotować dla tych gości, co? Będziemy. No. A teraz Ładny. trzeba go wydrążyć. Wiesz? Wydrążyć i zaczynamy gotować. Ale zobacz. Ile mam miąższu ładnie, patrz. To ja będę kroić w kostkę, a ty obieraj. Podawniemy okresie, jak kapustę. I mamy tutaj, zobacz, wodę wstawioną i będziemy gotować teraz. A ile tej wody trzeba wlać, no tak, żeby się dobrze jak ugotowało? wsypiemy dynię, to tak, żeby się lekko zakrywało, ale nie za dużo, bo każda dynia ma w sobie trochę wody. A nie za, jak za dużo będziemy wody wlewać, no to może być rzadka. Więc trochę wody wlewamy, jak to każda gospodyni musi mieć trochę wyczucia. I tak tutaj wsypujemy do garka, Krysiu, i będziemy gotować. O, już nam się trochę woda zagrzała. Posolę. I tak myślę, niech się gotuje, a teraz się bierzemy za rejbaki. A te rejbaki, Krysia, co to takiego? Te rejbaki to po nas samu są kartofle zrejbowane, to są rejbaki. Będziemy obzierać kartofle, zrejbujemy na rejbaśce. I no zrobimy i kluski. Potem takie gulałki, takie kluseckie. Wiesz co, Krysiu, bierzemy te ziemniaki. A później je potrzemy na tarce. A po kurpsiosku jak, powiedz? No, po kurpsiosku to mówię prosto, że to zrejbuję kartofle. Zrejbuję kartofle. No, rejbuję kartofle. I będzie. Jeszcze po jednym, dobra? No to po jednym i brazie. Bo jak jakieś głodniejsze przyjadą, to żeby nam starczyło. Zbijem tylu smakowało. O. Takiego, czego to nie zjedzą nigdzie, tylko u nas. Tam kurpsie to, co mają, to, co wymyślą, to później tak się rozchodzi po całym świecie. To takie domowe jedzenie. Dobre. I jeszcze zobaczymy, jak to się tu gotuje. O, jeszcze trochę.
Jeszcze trochę musi pogotować. Więc dokończymy teraz te rejbaczki, Krysiu. Rejbowanych ziemniaków. I co, Krysiu, dalej? No jak się wyciśnie te kartofle, ta woda tu zleci, to przełożę do drugiej razy, niski, co? Na dwa razy, do drugiej niski, a ta woda niech się ostłonie, to no. Potem ten krochmal, co się tu osiądzie, jeszcze włożę do tych kartofli. No to dobra, to wyciskaj. I teraz te suche. Tusiołki postoi i zaraz będziemy zlewać tu wodę. Śmiało. Pokażę. No pięknie będą rejbaczki, jak się patrzeć. To teraz ten krochmalem wyniesiemy i już będziemy kulać. Rejbaki. Z jednej strony, a z drugiej strony. Dobra, kończę, Krysiu. Idziemy teraz dokończyć melona. A tu już rybaczki zrobione. Dobra, teraz będziemy patrzeć, jak ugotował nam się ten melon. Krysiu, chodź tutaj, powiesz mi dobrze, czy... No już może być. No można go rozetrzeć, nie? Już miętki. Zrobimy go tłuczkiem, chociaż można robić już teraz blenderem, ale my to zrobimy po dawnemu, prawda? No gotujemy, Krysiu. Wrzucasz, tak? No to wrzucam, a teraz nie powiedz, siła czasu, to się będzie to gotować. Ryba. No, żeby się nie rozgotowały, bo wiadomo, tam niedługo. Chwilka i wypłyną do góry. Ona ma się muza zrobić. No, no to też nie możesz wszystkich naraz wrzucić. Tam z tamtej strony, bo tam się gotuje. Może zaniesą. No. Leciuchno. Ale już wszystkie wypłynęły. Nie no, zobacz, rewelacja. Super. Kruseczki, jak się patrzy. Cudownie wygląda. Chyba będą te warszawiaki nas chwalić, wiesz. Śmietanki potrzeba. Tak. Pyszne. To teraz nałożymy. Daj, tu bliżej mi się nie oparzyła. Naleję jeszcze, żeby się te warszawiaki najedli. A jo, jeszcze im tych rybaków nakładę pełno niskę. Niech się najedzą, żeby im w bełkach nie był cały. No to kładź. Kładź tych klusków. I wołaj tych warszawiaków. Niech jedzą i niech chwalą. Chodź ta, jedzenie gotowe. Zapraszamy gości. Dokładnie. Jak tam były kadmusia? Super. No, już świetne. Mięciutkie wszystko? Mhm. Ale ten. Jak Robercik? A rybaki jakie pyszne. Świetne. Nie wiem, po co to publicznie taki przepis. To co wyda? Gotują. Tych rybaków. To dzięki jak uchodują. Powiem wam, że to każdemu inaczej wychodzi. Tak myślę. Musi na Śląsku, to ja na tak, to zaprezentowaliście, tak? To ona na to Śląsku, tak? Z Dyni, to ona trochę inaczej wygląda, bo oni się Dynię podpiekano. No ja jak robię potrawy, niektóre... Piekano, dopiero się robiło zupę. Gotowano się podpieczono. Właśnie do zapach odchodziło od skórka. Nie czuć surowizny z dyni. Po prostu jest pieczona i jest dużo, dużo smaczniejsza po prostu. Ma jeszcze bardziej taki intensywny smak. Ale już nam mówiła, że u mnie to babcia po prostu